MMA Rocks razem z Kubą Kowalewiczem. Po szybkim i udanym turnieju w swoim wykonaniu, powiedz, jedna walka z Wojtkiem Lechem. Jak ci się walczyło na arenie i czy żałujesz, że nie miałeś okazji na jeszcze jedno starcie? Cześć, witam wszystkich. No, szybkim turnieju można powiedzieć, że to dopiero połowa, bo jestem dopiero teraz, dostałem się do finału. No niestety drugiej walki nie stoczyliśmy, bo chłopaki powiedzieli, że są trochę porozbijani po tych walkach i nie dadzą rady zawalczyć za mną. No jeśli chodzi o starcie z Wojtkiem, to na pewno nie należało to do łatwych walk. Można powiedzieć, że jedna z moich cięższych. Bardzo bałem się o te swoje stópki, bo jak wszyscy wiedzą, kluczyk tam próbuje właśnie zapinać i dobrze bardzo to robi, skręca się do tych nóg, także głównie na treningach skupiłem się na tym, na obroną i tam kontrolą z góry. Przede wszystkim nie chciałem z pleców walczyć. Wiesz, bym musiał sobie jeszcze przypomnieć tą walkę na spokojnie, bo jestem typem zawodnika, który nie za bardzo pamięta swoje walki po tak, wiesz, tak na ciepło, ale myślę, że przebiegała tam, żeby można powiedzieć, że kontrolowałem tą walkę, nie? Tam w stójce parę tych ciosów chyba weszło. No i widać było chyba, że nie chciał później się bić ze mną w stójce, tylko tam do parterze tam chciał znaleźć moją nóżkę. Dokładnie, no to było widać, że górujesz nad Wojtkiem szybkością i faktycznie jak przy każdym starciu twój narożnik tylko skupiał się, żebyś nie oddał tej nogi. Wojtek faktycznie jest starym leglockerem. Miałeś to w tyle głowy naprawdę taki strach, żeby przypadkiem tu się nie wpakować żadną skrętówkę czy coś tego typu, bo Wojtek ewidentnie tego szukał. No pewnie, nawet było widać tego, że nie za bardzo ja sam dążyłem do pozycji kończących i nie za bardzo chciałem się wdawać w te konflikty, można to nazwać, graplerskie. Bo po prostu, wiesz, ja bym tam poszedł po jakąś kimurę czy po klucz, a on by się skręcił tam, wykręcił i zapał stopę i ją po prostu wygrał. Także wolałem się skupić na Grand and Pound i tam kontrolować to mocno z góry, żeby nie ryzykować swojej gicki, nie? Okej, okay, powiedz, jesteś zawodnikiem KSW, który właśnie walczy tutaj w Szczecinie. Powiedz, na jakich warunkach jesteś tu jakby dogadany z KSW, żeby mieć też taką furtkę do występów właśnie na polskich galach? To znaczy, Martin i Maciek wiedzą o tym, że jestem młodym zawodnikiem i uświadomiliśmy im to, że bardzo, bardzo lubię częste pojedynki i jak najczęstsze starty na jakichkolwiek galach. Dlatego też dogadaliśmy się tak, że po prostu będę mógł toczyć walki poza KSW, żeby łapać doświadczenie i bogacić się, nie? Czy to dotyczy też gal za granicą, czy tylko Polski? Nie, wszędzie mogę się bić, nawet poza granicą tak samo. Teraz będziemy następną galę mieli w Witkowie 5 kwietnia na Slugfest. No, także częste starty bardzo lubimy, żadnych kontuzji póki co nie mam, także, także jak najwięcej pojedynków. Właśnie dokładnie ile jakbyś taki w swoim idealnym scenariuszu jest walk na ten 2014 rok? Ciężkie pytanie, ale myślę, że z minimum 5-4 pojedynki bym chciał stoczyć, no. Okej, okay, czyli... Teraz mam 1 marca, tak? 1 marca... No, 4 pojedynki jakoś by dobrze było, najlepiej, no. Kiedy planujesz występ na KSW? Masz coś, już jakiś termin wstępny? To znaczy, jeszcze nie mam żadnego terminu, ale właśnie bardzo bym prosił Maćka i Martina, żeby jak najszybciej dali mi szansę, bo jakby można powiedzieć, że jestem w sztosie treningowym i od razu wracam do Warszawy, od poniedziałku ruszam dalej z treningami, nie ma żadnego odpoczynku, jedziemy dalej i chcemy jak najwięcej walczyć. Okej, okay, to dziękuję za wywiad. Tak, masz ochotę komuś podziękować, to jest moment dla ciebie. Okej, okay, dziękuję. Przede wszystkim chciałbym podziękować moim rodzicom, którzy bardzo mnie wspierają. Moja mama, która mi gotuje takie pyszne obiadki i mentalnie też bardzo martwi się o mnie i wspiera mnie. Tata, którego też na pewno było bardzo słychać podczas pojedynku i który martwił się tak bardzo o moje nogi. Także im bardzo dziękuję. Chciałbym też podziękować moim sponsorom, takim jak Professional Fighter od sprzętu, od odżywek IHS, od Pitbull od odzieży. No i co mogę powiedzieć? Dziękuję całej publiczności, którzy we mnie wierzą i przede wszystkim mojemu trenerowi, który bardzo mnie wspiera. I dziękuję za to, że możemy dalej kontynuować naszą współpracę. A również chłopaków wszystkich, Anzor, Arbi, dziękuję, że możemy razem trenować i dążymy do celu. Dzięki serdecznie. Dzięki.